Chociaż chmura naszła. Dziwne. Burze podobno idą na nasze województwo. W Mazowszu była burza, ta nie, radiowa jedynka nie nadawała ani ten. Kilka programów wysiadło. Góry tak trąba powietrzna wyglądają, szczególnie ta. Z tej strony bym się wyłączył. Groźne, bardzo groźne chmury. A rzeczywiście coś utworzyło. Coś, co przypomina trochę trąbę. Muszę zrobić ten ostróż. Może powiedzieć to. Mam wrażenie, że zaraz trąba powietrzna się utworzy z tego. Oby nie. Bezpieczne te chmury. Wiatr jest. Te chmury w naszą stronę, kurde. To dojdzie do nas, to może być nieciekawie. Pojedyncze grube krople deszczu padają. Jakby było mało tego deszczu jeszcze. Biskup Zawitkowski błagał ładną pogodę na mszy o godzinie 7 w katedrze. Dla żniwiarzy, żeby można było zebrać zboże. A tu masz. Kolejna taka chmura się stworzyła. Trombopodobna. No to warunki do gry piłkarze Pelikana i Motoru mają ekstra. Trzeba taka ulewa. Szybko tylko to na szczęście chyba może bokiem przejdzie, bo tam już się poprawia pogoda od północy, natomiast jest nieciekawie. Kolejna ulewa. Kolejne przerwane żniwa. Wyładowań póki co nie słyszę.
grzmotów żadnych nie ma. No w prawie burze. Czy grać mi pada czasami? Tam w ogóle nic nie widać. Jest taka duża ulewa, że całkowicie przetwórni nie widać wcale. Czy tam więcej pada. Tutaj trochę mniejsz. Poszło na jamno. Robię jakieś podtopienia. Się dłużej popada. Znowu wyleje rzeczka z Wierzyniec i Arkadyjska stoi zamknięta po raz kolejny. To na świecie. Szczęście wiatru dużego nie ma. Mi się zdawało, że jakaś trąba przyjdzie na początku tej chmury. Takie groźne zjawisko. Zdecydowanie tam więcej pada. Komin ledwo widoczny jest. Tutaj nie mały deszcz czysty. Wszystko tam poszło. Niego przestanie padać. Z północy, od północnego zachodu idą chmury. To największy deszcz na jamno poszedł.